Chcesz zwiększyć zakres skrętu swojego samochodu? W tym filmie pokażę uniwersalny sposób, który działa na każdym aucie niezależnie od rodzaju przekładni kierowniczej. Ja będę zwiększał skręt Poloneza, który wykorzystuje przekładnię ślimakową, ale ten sposób zadziała również w autach z maglownicą. Kiedy obracamy kierownicą, przekładnia kierownicza przekształca ruch obrotowy w liniowy i przekazuje go na drążki kierownicze. Drążki za pomocą przegubów przymocowane są do zwrotnicy, która z powrotem zmienia ruch liniowy na obrót koła względem osi zwrotnicy. Możemy łatwo zmodyfikować taki układ tak, żeby obrót kierownicy o tę samą ilość stopni powodował większe wychylenie koła. Wystarczy, że skrócimy odległość między mocowaniem drążków kierowniczych a osią obrotu zwrotnicy. Dzięki temu taki sam ruch przekładni kierowniczej spowoduje większy obrót koła. Co więcej, zwiększy się maksymalny zakres skrętu w skrajnych położeniach przekładni. A teraz, jak to wygląda w praktyce? Ten element to drążek kierowniczy, a tu jest jego mocowanie do zwrotnicy. W Polonezie można je odkręcić i zdjąć, ale w większości nowoczesnych konstrukcji trzeba będzie odkręcić całą zwrotnicę. Po wyjęciu mocowań drążków wystarczy wyciąć łączenie przegubu i przyspawać je w mniejszej odległości od koła. Na tym etapie warto zwrócić uwagę na kąty Ackermana. Kiedy samochód jedzie po łuku, zewnętrzne koło pokonuje większą drogę niż wewnętrzne. Dlatego w seryjnych przekładniach koło po wewnętrznej stronie zakrętu zawsze będzie skręcone trochę mocniej. Jeśli budujecie auto do driftu, warto przyspawać mocowania równolegle do płaszczyzny koła, dzięki czemu kąt Ackermana będzie wynosił 0, a koła zawsze będą skręcone o tę samą ilość stopni. Pamiętajcie, żeby przed spawaniem złapać mocowania w paru miejscach i założyć je na próbę, żeby upewnić się, że koła nie będą kolidowały z elementami zawieszenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na górną krawędź wahaczy. Żeby uniknąć takiej kolizji, warto założyć felgi z negatywnym ET lub dystansem. Upewnijcie się też, że wasze przewody hamulcowe są wystarczająco długie, żeby ich nie urwać. Kiedy będziecie pewni, że w żadnej pozycji koła nie dotkną niczego poza asfaltem, można pospawać mocowania i je założyć. Jeśli decydujecie się na wyeliminowanie kątów Ackermana, może się okazać, że drążki kierownicze będą za krótkie. W takim wypadku wystarczy przedłużyć drążki lub ich łączniki. Gotowe. Na koniec wystarczy ustawić zbieżność i możemy radośnie upalać naszego gruza na parkingu pod remizą.